Dzień dobry! Ach, dzień dobry drodzy widzowie! Witam w kolejnej szczerej opinii. Proszę Państwa, dzisiaj wypowiem się na temat takiej strony zaplanujtransport.pl i postaram się zrobić w taki sposób, żebyście nie zasnęli, bo to wyjątkowo mało rozrywkowa szczera opinia będzie, bo to jest strona dość nudna, bo się jej używa jak chce się coś przewieźć, więc zaczynamy przygodę! To jest dla mnie wyzwanie. Zaplanujtransport.pl to jest strona taka, że jak chcesz, nie wiem, przewieźć swoje rzeczy, nie wiem, że masz szafkę, że nie wiem, masz szafkę albo masz dużo szafek w domu, to zawieszasz ogłoszenia, że chcesz te przewieźć rzeczy, że chcesz, nie wiem, przenieść pojazd, że chcesz jakąś paczkę przenieść i to ogłaszasz, i generalnie sprawdzam, czy tam ludzi się da przewieźć i da się. Trzeba zaznaczyć inne i zaznaczyć, że zwierzęta, bo człowiek jest zwierzęciem, więc człowieka można przewieźć, więc ja zamieściłem takie ogłoszenie i nie wiem, jestem obecnie jedynym ogłoszeniem tam. Mają bloga i te rzeczy powinni dawać na wykop. Postanowiłem się też pobawić i zobaczyłem, że mogę wysłać wiadomości. I tam tu jest dużo anonimów i jestem ktoś tam Z. To można porozmawiać z tymi przyjaciółmi i zdobyć przyjaźń. To jest taki bonus na tej stronie. Znaczy to nie jest nic ekscytującego dla ludzi, którzy nie chcą mi transportować w najbliższym czasie, ale jak weźmie mi na transport, to może się zainteresuje tym. Łatwo się wtedy daje ogłoszenia i tak dalej. No. Neutralna z plusem macie.